Każde społeczeństwo, w każdym społeczeństwie są ludzie przynajmniej dwóch płci. Zawsze są kobiety i zawsze są mężczyźni. I tak się składa i nie ma żadnego takiego państwa na świecie, żeby kobiety w tym państwie nie były traktowane gorzej z jakichś powodów. A przyczyną tego gorszego traktowania jest wyłącznie to, na co nie mamy wpływu, czyli nasza płeć. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Znaczy jest zawsze oczywiście część osób, które chce zmieniać płeć, ale tu o nich nie mówimy, bo to jest niewielka część osób w społeczeństwie. Natomiast większość jest przy swojej płci, zostanie z tą płcią, będzie z nią żyło, ale tak się składa, że to właśnie kobiety borykają się z różnymi problemami. A to dyskryminacją na rynku pracy, chociażby płacową. Kobiety wszędzie, na całym świecie zarabiają mniej niż mężczyźni. A to chociażby z trudnością z otrzymaniem pracy, a łatwiej też kobiety jest zwolnić i łatwiej się je zwalnia. A to z kolei z obowiązkami rodzinnymi, rodzicielskimi czy domowymi. To cały czas na kobietach przede wszystkim spoczywają te obowiązki. No i taki najtrudniejszy temat i chyba najbardziej bolesny, przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet. Ten problem dotyczy w większości przypadków właśnie kobiet, w drugiej kolejności dzieci. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie tylko organizacje zajmujące się równością płci przyglądały się tej tematyce, ale w ogóle wszystkie organizacje zajmujące się prawami człowieka, ponieważ dyskryminacja ze względu na płeć dotyka w różny sposób i w różnych obszarach kobiety. To nie jest tylko jakiś jeden konkretny obszar, to mogą być finanse, to może być budowa dróg, bo na przykład drogi nie mają podjazdów. Te podjazdy są potrzebne nie tylko dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, ale także dla osób, które opiekują się dziećmi i wożą je w wózkach. Także to nie są jakieś tematy wymyślone i bzdurne, ale one mają faktyczny przekład, przełożenie na to, co się dzieje u nas, w naszym życiu, w pracy, w naszym społeczeństwie. Feminoteka nie jest oczywiście jedyną organizacją, która się zajmuje tą tematyką. W Polsce jest sporo tych organizacji, trudno mi tu będzie wymienić wszystkie, boję się, że jakąś pominę. Ale to, co się dzieje, jeżeli chodzi o równość płci, staje się coraz bardziej ważne i coraz więcej organizacji, grup i instytucji zaczyna to zauważać. Naszą rolą jest to, żeby o tym przypominać i żeby zwracać uwagę na te szczególne miejsca, szczególne obszary, którym powinniśmy się przyjrzeć. Feminoteka specjalizuje się w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i wobec dziewcząt. Bardzo nam zależy na tym, żeby monitorować też to, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten obszar, nie tylko na szczeblu centralnym, ale także na szczeblu lokalnym. To jest też zadanie dla wszystkich grup, dla wszystkich organizacji, które działają na swoim terenie. Jeśli chodzi o kwestie, które dotyczą już całej Europy, to na pewno takim ważnym wydarzeniem, ciągnącym się już od pewnego momentu, jest Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To cały czas jest nieratyfikowana konwencja, a niezwykle potrzebna Polkom i Polakom, żeby prawo lepiej działało, żeby system lepiej działał, żeby osoby, które doświadczają przemocy, miały lepszą pomoc, ale przede wszystkim, żeby zapobiegać przemocy. Te działania w Polsce cały czas nie są na najwyższym poziomie, cały czas ich brakuje, a przeciwdziałanie zmniejsza skutki, przyczynia się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa, do lepszego życia, po prostu bardziej szczęśliwego, bo bez przemocy.